Siemanko, ja jestem Drizzy, witam was po raz kolejny na koncie widza. Słuchajcie, mordeczki, dzisiaj zdarzyła się naprawdę bardzo, ale to bardzo porąbana rzecz, ponieważ pierwszy raz ogólnie w historii Brawl Stars mamy 4 oferty jednego dnia w sklepie, więc naprawdę możemy się dzisiaj mega wzbogacić, oczywiście kosztem prawdziwych pieniędzy z prawdziwego życia. Na Brawl Stars wydałem już ogółem około 2,5 tysiąca złotych, więc słuchajcie, zostawcie za to łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, ponieważ codziennie o godzinie 17 pojawiają się odcinki i w ten sposób, gdy zasubskrybujecie, to po prostu nie przegapicie żadnego odcinka. Ja jestem oczywiście na koncie widza w tym momencie, słuchajcie. Mamy tutaj 250 pucharków, zbieramy 350, żeby grać sobie w wydarzenie biletowane, ponieważ chcemy zdobyć dużo skrzynek i zrobić naprawdę wielki, kozacki opening, mordeczki. No i słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie tak, że będziemy sobie otwierać po kolei wszystkie te oto oferty. Przypominam, że także możecie to konto wygrać. To konto robię tak, jak będzie 5000 pucharków na nim, albo 4000, nie wiem jeszcze, nie zdecydowałem się i odblokuję wszystkie postacie, to wtedy to konto Widz Streetsusa oddam jednemu z widzów. Aby je wygrać, to musicie zasubskrybować kanał oraz obserwować mojego Instagrama Streetsus. Słuchajcie, a jeżeli będzie na Instagramie moim 100 tysięcy obserwujących, tak, jeżeli każdy by teraz go zaobserwował, to by było, to wtedy wezmę jedno konto widza i wydam na nie 500 zł. Kupię 2000 gemów na koncie widza wtedy, nie na tym, na którym teraz gram. No ale słuchajcie, w takim razie zacznijmy sobie może od otworzenia jakiegoś mega boksika, skoro już o tym wszystkim pogadaliśmy. Słuchajcie, kupmy sobie mega boksa, a potem będziemy otwierać jedną ofertę co jedną rundę rozegraną w Brawl Stars. Dobra, z mega boksa nam się trafiły monety, punkty do postaci. Oh yeah! I nowy, słuchajcie, zadymiarz bardzo rzadki, Karl, trafił nam się... Ja nie mogę, ale ludzie, mega epicko. Ciekawe, co nam się trafi z następnych boksów. Ja już się nie mogę doczekać. No ale słuchajcie, ludzie, w takim razie w tym momencie możemy sobie zrobić taką rzecz, że, uwaga, zagramy sobie, słuchajcie, teraz. Możemy też zrobić w sumie fotkę tego, tak, możemy zrobić fotkę, o, zobaczcie, fota. Dobra, to gramy sobie teraz jedną rundę i co jedną wygraną rundkę otwieramy jedną, kupujemy jedną nową ofertę i zobaczymy, co nam się wtedy z pozostałych ofercik trafi, prawda? Każdy chyba rozumie, ludziska, dobra. Gramy sobie Shelly oczywiście, ponieważ to najłatwiej się nabija pucharki Shelly póki co z tych postaci, które mam. Ale, man, ej, zostaw, Rosini, mordo Rosini, o nie, zostałem trafiony, ludzie. Zrobiło się nawet poważnie. W ogóle to jest też w opisie moja grupka na Facebooku, Jerzy Tritsusa. I możecie tam wrzucać fanarty, jeżeli dołączycie do tej grupki i będziecie wrzucać na nią po prostu fanarty, to wtedy, ludziska, będę je wrzucał na odcinek. Dobra, tutaj... Okej, dobra, przejmujemy wszystkie ludzie, wszystkie gemsy przejmujemy, zdecydowanie. Okej, dobra, tutaj widzę, że jest niezła sieka, El Primo zostanie unicestwiony, ja tutaj zostałem także unicestwiony, niestety straciliśmy nasze cenne gemy, ale za chwilę je odzyskamy. No więc dołączajcie do mojej grupki na Facebooku, chciałbym, żeby tam się zrobiła dyskusja, jeżeli będę może robił odcinki nawet z przeglądów mojej grupki na fejsie, zobaczymy ludzie, zobaczymy. Prawda? To tylko zależy od was, jak po prostu dużo będę siedział też na tej grupce na fejsie. No i możecie także, tak wiem, jest bardzo dużo ogłoszeń na moich odcinkach, ale naprawdę dużo rzeczy takich społecznościowych staram się teraz robić dla was. Można zostać moim wspierającym, a dla wspierających specjalnie jest założony klub Jerzy Tritsusa w Brawl Stars, więc słuchajcie, to jest jedyna... Ło, jak ja cisnę, gadam i cisnę po prostu. To jest jedyna opcja dołączenia do mojego klubu, zostanie po prostu ludziska wspierającym. O nie, dobra, ej, było blisko. Ej, nie jest tak łatwo, bo co wygrano, otwieramy oczywiście skrzynki. W ogóle podgłośnimy sobie trochę. Okej. Ej, nie mamy przewagi, ja myślałem, że mamy mega przewagę jakąś, a tutaj się okazuje, że... Kurczę, bo ta Penny ich jest naprawdę dobra, bardzo dobra jest. Ej, chwila, my ich musimy tutaj porozwalać. O nie, ej, dobra, przegraliśmy to, ludzie. A nie, jest 10-10. O kurczę, co za zacięta walka, masakra.
Masakra. Okej. Okej. Mamy jeden przewagi, ale jeden przewagi to jest za mało, oczywiście. Oh man! O kurczę, nie! Nie, nie, nie! Nie, ou! Ludzie, co ja zrobiłem za place'a? Ej, mam 19! Ludzie, ja tutaj mam... Ja przed chwilą przejechałem 25 km na rowerze. Jeżeli chcecie też widzieć takie rzeczy, to są na Instagramie u mnie. Takie newsy. Ja po prostu nie mogę złapać tchu na tym odcinku, dlatego że nadal jestem po prostu zdyszany. I to jest dla mnie trudne. O, ej, mamy pierwsze w ogóle starpointy na tym. Co, już 10 ranga? O nie. Ja nie mogę. Już 10 rangę mamy. Teraz wytestujemy sobie w takim razie Karla na koncie Vidstreetsusa. Tak, możemy sobie otworzyć w ogóle tutaj te rzeczy wszystkie. Zbierz codzienne wydarzenie. O, mamy nagrodę kozacko. Dobra, punkty. No dobra, Shelly sobie możemy poekspić na tym koncie. Shelly jest dobra i ból. Już dwóch nowych, słuchajcie, mamy zadymiarzy. Ja nie mogę. No dobra. To co? Co teraz otwieramy, ludzie? Letnią ofertę? Dobra, to tak, otworzymy. Teraz sobie kupimy te pieniążki, ludzie. Monety. Dobra, a następnie jak kupimy już te monety sobie, ludziska. Dobra, mamy... Okej, okay, kup, tak. Jestem zdecydowany jak najbardziej. Jestem zdecydowany. Okej, okay, dobra, mamy monety. Bardzo dużo monecik. Wow, jaki pakiet! Dobra. Jak słuchajcie, już te monety nam się uda kupić, no to następny zrobimy pakiet 5 poziomu po następnej wygranej rundce, a po jeszcze następnej zrobimy 3 mega skrzynie, słuchajcie. No, więc teraz gramy, jak wygramy rundkę, to kupujemy sobie kolejny pakiet, a na samym końcu kupujemy sobie pakiet z 3 mega boksikami. O tak. No właśnie, więc słuchajcie, jeżeli w ogóle wspieracie, to ja wszystkie pieniądze, jakie dostaję od wspierających na tym kanale, inwestuję w kanał. Po, w sensie po prostu inwestuję w otwieranie rzeczy, żeby wyekspić po prostu konto i oddać je widzom. Dlatego, że uważam, że to jest bardzo fajna taka inicjatywa, żeby samemu stworzyć konto, a potem wyobraźcie sobie, jaki to będzie szpan na dzielni, jak jakiś widz wygra konto Tritsusa, ludziska, no naprawdę, to będzie epickie, ja się będę mega po prostu jarał, jak wam będę oddawał już to konto w końcu, bo to będzie dla mnie naprawdę mega fajna rzecz, pewnie wtedy już będę miał w ogóle, kurczę, z 800 tysięcy subów, tak szybko mi wbijacie subskrypcję, ja się naprawdę najbardziej ze wszystkiego jaram jednak z nowych subów, okej, okay, teraz zniszczymy tą urozę, ej, ty to nie bądź, oh man! Dobra, spokojnie, wystarczy robić dobre uniki, no i super. Dobra, uciekamy z to... Tak, super ucieczka, ludzie. Ja nie wiem, ja chyba nagram w ogóle specjalny filmik, który będzie na końcu każdego filmiku, gdzie będą wszystkie informacje, słuchajcie, o wszystkich moich grupach, Instagramach, konkursach i tak dalej, dlatego że jest tego... mega dużo i na odcinku dużo o tym gadałem, no ale cóż, póki co o tym jeszcze zbyt dużo osób nie wiedziało, więc jakby słuchaliście to na pewno z zaciekawieniem o tych wszystkich rzeczach, które dla was organizuję, ale jak wbijają nowi widzowie, no to chyba zrobię taki segment na końcu filmiku na przykład, żeby każdy mógł sobie posłuchać. O, my w ogóle wygrywamy już, ja nie mogę, epicko. No Karl to nie jest mój main champion, że tak powiem, nie jest postać, którą gram najlepiej ze wszystkich, ale też nie jestem nim jakiś zły, jak widzicie chyba. Prawda? O. No nie, no chciałem jeszcze fraga na tym Barley'u, a tutaj to się nie udało. No trochę słabo, dobra. No ale fajnie, ale w ogóle najlepsza rzecz na świecie to, że mamy już odblokowanego Bulla. Bull to jest jeden z moich ulubionych postaci, uważam ją za noobską postać, ale zarazem za jedną z moich ulubionych. No dobra, to otwieramy pakiet 5 poziomu, ludzie! Co nam się trafi z tego megaboksa teraz, który teraz sobie otworzymy? To ja nawet nie wiem. Dobra, uwaga! Okej, okay, kup, tak, tak, ja wiem, że trochę wydajemy, ale trzeba to kupować wszystko, ludzie, trzeba wszystko kupować dla widzów, czego się nie robi. Mam nadzieję, że wbiję trochę wspierających, żeby miał pieniądze na dalsze openingi. No dobra, ale teraz się nie załamujmy, bo mamy teraz mega boxa, uwaga, otwieramy go i... Okej, okay, 300 monet, 12 punktów do Nity, 12 punktów do Karla, 24 punkty do Shelly, 27 do El Primo, 66 do Colta. Po 2 jetżetonów i dżemy. No dobra, bardzo dobry drop. W sensie taki spoko drop. Dobra,
I teraz gramy kolejną rundę bólem. Jak wygramy, to otwieramy 3 mega boksini. Mordo, 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 mordeczko, mordini! Trzeba być sztosem każdego dnia, pamiętajcie ludzie o tym. Pamiętajcie o tym ludzie, że trzeba być sztosem i wszystko wygrywać, i wszystko otwierać. I widzów, nie wiem, nie wiem co widzów. Nie mam żadnego rymu teraz. Oh man, czemu jest tak głośno nagle? Dobra. Bye bye Colt! Oh man, ej, Nita, nie bądź taka niedobra, nie rzucaj we mnie swoim pedigree. Nara Nita. Oh man, ej, co to jest za wojna niedźwiadków? Co to jest za wojna niedźwiadków? Czy ktoś mi jest w stanie wyjaśnić zaistniałą tutaj w tym momencie sytuację? Okej. O, nara. Ból to jest taki typ typa. Podchodzi i mówi: nara mordo, bang! I on, tak, i czasem niestety lubi sobie wypić w barze, więc jest nie do końca świadomy co robi, ale tak to robi, bang! Bang, 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 bang. No. Czy ja właśnie skopałem całą rundę? Czy ja się zbyt czułem w bóla? Masakra. Miałem nadzieję, że się Ej. Dobra, zróbmy to strategicznie. No nie! Nie udało się, serio przegramy? Serio przegramy bólem? Ja myślałem, że to jest w ogóle niemożliwe. Ej, ludzie, nie mówcie! Rozwalcie tą nitę, nie! Ja przegrałem. Spokojnie, ludziska, to jest tylko jedna przegrana. Ale jako pocieszenie otwieramy w takim razie dwie zwykłe skrzynie. Zobaczymy, co nam się z nich trafi. Nagroda pocieszenia musi być. To nie będzie tak, że ja tutaj się załamię, tylko otworzę sobie inne skrzynki, będzie ciekawie i no i nic oczywiście nam nie wypadło. Ale jestem pewien, że z następnych nam coś wypadnie. W ogóle, jakie mamy szanse na trafienie jakichś ludzików? Ej, mamy mega dużą szansę na trafienie legendarnego zadymiarza, ponad 1-1. Ej, epicko, ludzie, może uda nam się trafić legendę w tym mega epickim, legendarnym filmiku, ludzie. Dobra, słuchajcie, ale dziwne, że przegrałem bólem, naprawdę. Ja byłem zbyt pewny siebie, po prostu myślałem, że będę chodził i każdego rozwalał. Dobra, ucieczka. Dobra, niezła ucieczka, naprawdę. Okej. Oxy Daisy. Pem, nara! Okej, tak. To jest ulubiona rzecz, którą ja robię bólem. Podchodzę i mówię nara, tak. To jest mój styl po prostu gry, ludziska. O. Dobra. Nie, no mnie nie złapiesz. O nie, Colt mnie złapie teraz. O nie, jakby nie był noobem, to już by było po mnie. Oh man, co za spustoszenie zrobiłem. Nara! Ziomeczku, co ty sobie myślisz? Ból, co ty robisz? Ból, dawaj to. Oh man! Ja robię ciągle te ucieczki, ludzie! Co to ma być za styl gry bólem w ogóle? To jest 300 IQ styl gry. Oh man! Ja w to nie wierzę po prostu, jak my gramy. Ja nie wierzę, ludzie! To jest za tą przegraną rundę. Teraz jestem po prostu mistrzem tej gry. W zamian za to, że wtedy przegrałem. Nara! Oj. Cofam, ziomeczku. Spokojnie. Spokojnieczku, ziomeczku. Okej. Dobra. Widz Street Susa rozwalił po raz kolejny. Gwiazda gry, oczywiście. Pierwsza wygrana bólem na tym. Okej, o nie, już nie ma żetonów. No ale dobra, w zamian za to, że wygraliśmy teraz, kupujemy ofertę specjalną, najlepszą ofertę specjalną, jaką kupujemy dzisiaj za 119 dżemów. 119 dżemów to jest, ludziska, no około 40 zł. Uwaga, otwieramy to. Tak, jestem pewien, ludzie. Otwieramy. Co nam się trafi z tych 3 megaboksów? Dowiesz się na końcu odcinka, bo to jest wstawka też na początek odcinka, ludziska, na pewno, więc oglądaj do końca. A ty, który dotarłeś tutaj, do tego momentu, no to zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Dobra, to w takim razie z pierwszego megaboksa niestety nam się nie trafiło nic. Ale mam nadzieję, że z drugiego albo z trzeciego nam się trafi coś fajnego. Nie tylko jakieś postacie.
Nie tylko jakieś dżemy. No dawaj, 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 dawaj. Ostatnia skrzynka. Uwaga. Ostatnia skrzynka. Co tutaj będzie? Co tutaj będzie? Roza! Rzadki zadymiarz, rzadki jak kupa gołębia, który przeleciał dzisiaj nad Warszawą i zrobił kupę na jakiegoś typa, co przechodził przez przejście dla pieszych. Dobra, mamy rozę. Wiedziałem, że nam się trafi nowy zadymiarz. To ile dzisiaj mamy nowych zadymiarzy, ludzie? Ile mam nowych zadymiarzy? Dzisiaj 3 nowych zadymiarzy, rozumiecie to? Więc dzisiejszą rundę przypieczętujemy tym, że sobie wytestujemy jeszcze Rozinię. I następnie zakończymy nasz piękny, superowy, fajny, mega dobry odcineczek. Yeah! No dobra, to w takim razie teraz wbijaj Roza i dobra, i graj. A wy w ogóle jeszcze... Teraz zostali prawdziwi widzowie, skoro to już jest taka, można powiedzieć, troszkę końcówka filmu, więc mogę wam powiedzieć, że będzie można mnie spotkać nad morzem, ludzie. Będzie można mnie spotkać nad morzem, bo będę razem z dealerkiem robił Minecraft Day. 24, 25, 26 lipca można mnie spotkać i ze mną pogadać, zbić pionę, będziemy robić turnieje na żywo, słuchajcie, na monitorze grać tak trochę e-sportowo, więc jeżeli ktoś jeszcze mnie nie widział, no to jest dla niego pewnie naprawdę mega fajna okazja, żeby mnie spotkać. Na scenakulturalna.pl są bilety, więc możesz sobie, ziomeczku, wbić po prostu i zobaczyć. Dobra, a my tego Colta naklepmy. No, mamy 7 już. O, ej, Colt, zostaw mnie. Ja nie mogę. Ej, co on taki dziki jest dzisiaj? Co ty jesteś taki dziki, Colt? Nie wkurzaj mnie, nie denerwuj mnie. Ej, oni mają paru Coltów. Co jest gorszego niż to? Co jest gorszego niż to? Ja chyba wiem, co jest dla nich gorsze. To, że właśnie zebrałem 10 i sobie stąd po prostu idę. Ja sobie stąd idę. Na raza, na ramordy. Noro, noro, ja jestem super mega dobrym graczem, Rozą. Tak, już nawet nie muszę dotykać telefonu, odpalę ulta. Urosłem! Yeah, to jest przerośnięta Roza. Przerośnięta Roza. Przerośnięta Roza. Wygrałem. Tak, jak zwykle. Jak zwykle wygrałeś, Trisus. No dobra, ludzie, epicko. Epicko, naprawdę. Ja się z wami będę tymczasem żegnał. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. I słuchajcie, w następnym odcinku zrobimy sobie coś na pewno także fajnego, więc subskrybujcie kanał, to by było na tyle, na razie. A, wszystkie odcinki są tutaj, w karcie w prawym górnym rogu z Brawl Stars. Tak, subskrybujcie, to na tyle, na razie.